Ja jestem dla niego w tej chwili lokatorem, nie jestem matką. Jestem lokatorem, którego on się chce pozbyć z tego domu. Pani Bogusławo, na pani domu widzimy baner, dom na sprzedaż. Proszę mi powiedzieć, dlaczego pani chce sprzedać swój dom, o ile to pani go chce sprzedać? To jest dom, w którym ja mieszkam w tej chwili od 20 lat. Ten dom kilka lat temu przepisałam synowi i mieszkam w tym domu sama od 5 lat. I w tej chwili on nie mieszka w tym domu, ale chce spieniężyć ten dom, sprzedać, a mnie razem z domem chce sprzedać po prostu. Panie Bogusławo, jak to się stało, że pani syn nazywa panią lokatorem? Dlaczego własną matkę chce pozbawić dachu nad głową w tak bezwzględny sposób? No jest to właściwie jedno wytłumaczenie. Stał się materialistą. I to dla niego w tej chwili ważne są tylko pieniądze. Nieważny jest człowiek, nieważna jest matka. Ważne tylko, żeby miał pieniądze. No ja nie wiem, czy on sam idzie w tym kierunku, czy mu ktoś pomaga, podpowiada, bo w tej chwili to ja widzę, że on ma chyba tam doradców, którzy mu pchają go w tym kierunku, bo on nie był taki. On w momencie, jak mu przepisałam dom, stał się dla mnie wrogiem i od tego czasu jestem takim autentycznym wrogiem dla niego. Pani Bogusławo, jak to się stało, że została pani namówiona do tego, żeby dokonać tej darowizny na rzecz swojego syna? No, gdy mąż kilka lat temu oświadczył mi, że będzie rozwód, więc ja popadłam w panikę. Ja się wystraszyłam, bo ja nie pracowałam, nie mam żadnych dochodów. Zostałam na zero. Nie przysługuje mi renta, emerytura, bo nigdy nie pracowałam. I mąż mi po 35 latach oświadczył, że się chce ze mną rozwieść. Więc ja wpadłam w depresję, ja płakałam całe dnie, trudne chwile przeżyłam, naprawdę. I dzięki właśnie sąsiadom, tutaj kilku, przetrwałam ten czas, ale syn właśnie w tym roku, w którym mąż oświadczył mi, że się chce rozwieść, wspólnie z ojcem stwierdzili, że jednak, żeby nie dzielić tego domu i żeby mi nic nie zostało, no to tak mnie podszedł syn, żebym przepisała na niego dom. Więc mówi, musisz się zgodzić do końca maja, bo potem tato się rozmyśli, a do tego czasu musisz się zgodzić. Ja cię zawiążę do notariusza i przepiszemy ten dom, nie? No i... Czy obiecywał pani, że będzie pani mogła tutaj mieszkać do końca pani dni w bardzo dobrych warunkach? Właśnie to było takie, że on, gdy mi namawiał mnie na przepisanie tego domu, mówi, że nic mi nie zabraknie, niczego. Że będę miała jak w bajce, co po prostu pamiętam do dzisiaj, słyszę, jak on do mnie mówi, będziesz miała jak w bajce, niczego ci nie zabraknie, talerza zupy ci nie zabraknie i tu możesz mieszkać na zawsze, nic ci nie zabraknie. No więc ja na tamten moment chyba bym diabłu podpisała wszystko, bo po prostu byłam w takiej depresji i szukałam ratunku, żeby mi ktoś pomógł, a on, syn, właśnie podał mi tą rękę. Ale w momencie, gdy podpisałam akt notarialny, stałam się dla niego autentycznym wrogiem. I co zaczęło się dziać w domu? No i wtedy zaczął być dla mnie niedobry. Zaczął arogancki był w stosunku do mnie i stwierdziłam, że
pójdę do notariusza i u notariusza po prostu bym chciała przez notariusza cofnąć tą darowiznę, żeby on cofnął. Ja mówię do notariusza, co w tym przypadku mam zrobić, a notariusz mówi, no to jedyna droga sądowa. No to ja mówię, no to pójdziemy do sądu. A syn właśnie, no to pójdziemy. I od tego czasu się zaczęło i po tej wizycie u notariusza on mi powiedział, że wziął pod hipotekę domu kredyt 123,5 tysiąca, bo poszłam sprawdzić do sądu i sprawdziłam, że wziął taki duży kredyt potem pod hipotekę tego domu i powiedział mi, że wziął taki kredyt i zostaniesz zgołą, nie będziesz miała nic, a kredytu nie będę płacił i komornik siądzie na dom. Więc jeżeli on mi takie groźby zaczął stawiać, bo ojciec miał zamiar się wyprowadzić, więc ja zostawałam na tym domu, a mnie chcieli się pozbyć. No i złożyłam sprawę do sądu, no i trwało to 3 lata. Pani Bogusiu, czy pani sądzi, że pani syn był przez kogoś inspirowany? Tak, tak. Na pewno. Kto to był? No na pewno ojciec. Ojciec go tak inspirował, że po prostu podpowiadał mu, co ma robić. No bo no syn zawsze mówił, że tata ma pieniądze i tata mu da to, tata mu da tamto, tato mu to załatwi, a ja nie mam nic. Ja jak sprawa rozwodowa się zaczęła, ja miałam przyznane przez sąd 250 zł, bo w dniu rozwodu miałam 0. Ja z początku miałam 250 zł. Miała się pani utrzymać za 250 tak, zł? Tak. I oni jeszcze, jak zanim stąd się wyprowadzili, to przez 8 miesięcy chcieli za wszystko ode mnie po 50 zł. Za światło, za gaz, za kablówkę chcieli połowę i za wodę. Za wszystko chcieli ode mnie pieniądze. Ja mówię, że ja mam 250 zł, ja nie mam z czego żyć. Ale ich to nie interesowało, no to zdjęli licznik gazowy, jak nie chciałam płacić. Czy pani mąż, znając pani trudną sytuację, kiedykolwiek wyciągnął do pani rękę? Nie, nie. Nie wyciągnął ręki. Ale pani mąż jest osobą w Kamiennej Górze publiczną. Powinien się liczyć ze zdaniem opinii publicznej. Dlaczego nigdy nie starał się pani pomóc? Rozstaliście się w gniewie, w nieporozumieniu? Ja w tej chwili jestem 6. zimę sama. 6. zima będzie. Pierwszą zimę, jak zostałam sama od października, bo rodzina mi się wyprowadziła w październiku, zdejmując mi licznik gazowy, elektryczny, wodę odłączając i zdejmując mi kablówkę. Byłam przez 10 dni bez światła, bez wody, bez prądu i bez kablówki. Żyłam tutaj w pociemku, w zimnym mieszkaniu, bo wszystko wypalili. Nic nie było w piwnicy, ani węgla, ani drzewa. Zostawili mnie. Lodówka oczywiście się rozmroziła. Dla psa nie miałam co dać jeść, bo mi się wszystko zaczęło rozmrażać. No sąsiedzi się zmobilizowali. Mam takich cudownych sąsiadów, którzy mi bardzo pomogli w tym momencie i kupili mi kozę. Przez 3 zimy sąsiedzi, życzliwi, dobrzy, naprawdę ludzie, kupowali mi opał. Kupowali mi opał, to tonę węgla mi kupili, to kubik drzewa. No to jest druga koza, bo poprzednia tamta się zużyła i kupili mi drugą kozę. I 3 zimy przeżyłam dzięki sąsiadom. Sama bym nie dała rady, bo bym tu zamarzła. Bo miałam w kuchni, mam -1, -2. Jak są duże mrozy, to mam -2 w kuchni mrozu. Woda mi zamarza w miskach. No jest tragicznie, że mam ciepło tylko tu, gdzie palę.
a w pokoju tam, gdzie śpię, to tam mam lód na całym oknie, tam jest po prostu lodówka. W łazience, w której ja się myję codziennie, no to też jest minus. Naprawdę jest tak zimno, że jak wstaję, powiedzmy wstanę rano o 4 rano, jak się już obudzę, to już nie wchodzę pod kołdrę, żeby drugi raz tego szoku nie przeżyć, bo jest mi tak zimno, że się po prostu trzęsę, że się szybciutko ubieram i nieraz o 4 rano siedzę już na dole, żeby nie przeżywać tego drugi raz. Naprawdę jest zimno, bardzo zimno jest w zimę. No i czy syn panią odwiedza? Nie, syn jak odwiedzał, znaczy się mnie nie odwiedzał, tutaj nawet, no było w zeszłym roku to jeszcze była sprawa sądowa, on tu przyszedł i przyszedł z kolegą. Ja wchodzę do domu, widzę, że ktoś jest w domu, że ktoś obcy, nie, ja mówię do niego, nie wprowadzaj nikogo pod moją nieobecność. Ja tutaj mieszkam od 5 lat, a ty sprowadzasz ludzi, kolegów pod moją nieobecność. Mogą mi ginąć rzeczy. Ja sobie po prostu nie życzę, żebyś, jak chcesz kogoś prowadzić, poczekaj, aż ja przyjdę. To mi powiedział, tu stanął na schodach i mi tak wykrzyczał, mówi, ten kolega to dla mnie więcej znaczy niż ty. No wtedy mi się tak przykro zrobiło, że naprawdę przeżyłam to bardzo, że własne dziecko wykrzyczało mi takie no podłe takie rzeczy. No i przyprowadza kolegów i mówi, jak ja mówię, zdejmijcie buty w przedpokoju, bo błoto na dworze czy chlapa. I oni idą na górę, z jakimiś tam kolegami przychodził. Ja mówię, zdejmijcie buty, bo jest błoto, a on mówi, nie zwracajcie na nią uwagi. Nie zwracajcie, to jest mój dom i ja... to jest mój dom, ja jestem właścicielem. I cały czas mi to przy każdym, kto tu przyszedł, przypominał, że on jest właścicielem, a ja mam nic nie do gadania. Nie mam nic do gadania w tym momencie. Proszę pani, czy pani się obawia swojego syna i byłego męża? Tak. Obawiam się, bo oni są mściwi są. I się naprawdę boję się, robią takie rzeczy, które nie przystoi, syn, że nie przystoi, żeby matce robił przede wszystkim, a on mi to robi. On mnie tutaj, jak była sprawa sądowa o cofnięcie darowizny, on mnie tu nagrywał w domu, podłączał mi dyktafony i nagrywał. Była taka sprawa, jak on tutaj mieszkał z rodziną, że jeszcze był ten brat średni, on w tej chwili w Irlandii jest, on był wtedy tutaj, przychodził do mnie, bo syn mnie wspierał bardzo i był przerażony tym, co tutaj robi ten drugi syn. I była taka sytuacja, że był mój były mąż, jego żona, syna, tego, co tu mieszkał, teście byli w ogrodzie i wszystko widzieli, jak on do mnie skoczył do bicia. Pięści na mnie, złapał mnie tak tutaj za tego i tak do mnie pięść, bo jak ci przy... I zawisła mu ta pięść. 2 razy na mnie, bo chciałam zadzwonić na policję, mówię, i biorę telefon, a on mówi, oddaj mi ten telefon, bo cię... Przepraszam. No i ja wtedy się wystraszyłam. Zaczęłam się trząść, ja całą noc nie spałam, po prostu to był dla mnie szok, to była sobota i wziął ten stół, tak walnął do góry, przewrócił ten stół, wściekł się na to wszystko, więc na drugi dzień ja dzwonię do syna drugiego i mówię, że tutaj do bicia do mnie skakał, więc pojechałam na policję, zgłosiłam to. No i od tego czasu, jak ten syn przychodził tutaj do mnie, który mi pomagał, no to ten tutaj podłączał dyktafony i nagrywał moje rozmowy, które były w emocjach, które były takie, no były takie naprawdę, ja płakałam, ja różne rzeczy mogłam wygadywać, bo to były emocje, on do mnie do bicia skoczył, co był moim najukochańszym dzieckiem, on dobrze wie o tym, że do momentu podpisania darowizny on był moim kochanym synkiem. I wszyscy to widzieli, wszyscy.
i nagle stał się takim dla mnie potworem. No i on to nagrywał wszystko. No i tam podobno nagrał, jak ja tam trochę przeklinałam, jakieś tam rzeczy mówiłam, które były naprawdę w emocjach i pod namową właśnie tego drugiego syna. On tam też swoje żale wylewał, no i tu było nagrywane. I w sądzie 42 strony były odczytywane, były. I te dyktafony podobno tu były po każdym pomieszczeniu. Ja, jak ktoś do mnie przychodził, to ja na ucho mówiłam, ja po cichu albo pisaliśmy. Ja byłam zastraszona tymi dyktafonami. On mnie po prostu prześladował. Ja przychodziłam do domu i ja sprawdzałam, czy pod stołem nie ma, czy na meblach, czy na kanapie, gdziekolwiek, czy nie mam dyktafonów. Ja żyłam w obsesji, ja 2 lata tak przetrwałam. No i na sprawie to się jeszcze wydało, że podobno kamerę mi zamontował tutaj wtedy. No. Proszę pani, zanim pani syn wyprowadził się stąd ze swoją rodziną, wyprowadził się z tego domu, przez jakiś czas mieszkaliście pod jednym dachem. Jak wyglądało wasze życie? Mieszkał tutaj przez niecałe 10 miesięcy i zaczął, mieszkanie tutaj zaczął od wyrzucenia z domu własnego brata z żoną i z córeczką. Bo ich zaprosiłam tutaj na kawę, na obiad i wziął z ojcem za fraki. Najbardziej mi szkoda było tego dziecka, malutką dziewczynkę. Wziął i wyrzucił, wyrzucili we dwoje ich za drzwi w zimę. Mój były mąż to lubił sobie pojeść. A jak już było wiadomo, że będzie rozwód, że traktował mnie już jak śmiecia. Takiego śmiecia, którego należy się pozbyć i wyrzucić. I kupował sobie jedzenie. Takie dużo takiego jedzenia, kiełbasy najlepsze, sery najlepsze. No i kiedyś tam sobie kupił jedzenie i je w kuchni. Ja do niego przychodzę, bo lodówka dla mnie była pusta. Bo oni sobie każdy na swojej półeczce układali, a u mnie nie było nic, bo ja kasy nie miałam. I on, widzę, że zajada, nie? Więc ja do niego podchodzę, ja mówię, podziel się ze mną, bo widzisz, że w lodówce nie ma dla mnie jedzenia. Podziel się ze mną tym, co masz. A on, ty dobrze wiesz, że to mnie to będzie na wszystko stać, a ty jak chcesz żyć, weź kijka i pogrzeb w śmietniku. Tak do mnie powiedział. Więc wstałam i wyszłam. A żal miałam taki w sobie, że no, także taki, no hiena taka, kanalia podła, że nie wiem, no. I kiedyś kupił sobie takie 2 schaby, takie duże schaby i piecze tam w kuchni. No i przyszłam do niego, ja mówię, no to ukrój mi kawałeczek tego schabu. Bo nie mógł sobie ukroić 2 plasterki, upiec, tylko tam z 4 kilo było dobre. I piecze ten schab, nie? I ja mówię do niego, to ukryj mi kawałeczek, zjem sobie z chęcią. A on tak bierze i tak sobie próbuje. No dobre. O, tam mi spadło na podłogę, możesz sobie to wziąć. Mój były mąż, taki dobry człowiek. W tej chwili pomaga ludziom, niby biednym, którym pomóc powinien, ale w domu nie potrafił zadbać o rodzinę, niestety. Wy mieliście garaż i tutaj podobno jakieś takie dziwne historie w tym garażu miały miejsce. No, z tego co obserwowałam, to w tym garażu była żywność, bo była żywność. Dużej ilości? No, chyba tak, bo nawet koledzy tutaj przyjeżdżali i widziałam, jak na rękę nakładał makaron wtedy i naukładał mu, a jeszcze. Ale to jest dobre miejsce na przechowywanie żywności, garaż? No to jest garaż, a to nie jest magazyn, to jest garaż. I do tego doszło, że czułam, to był styczeń i czułam, że coś mi w przedpokoju śmierdzi.
po prostu śmierdzi, to tego nie dam inaczej. Takie koleżanka przyszła i mówi, ty masz myszy. Ja mówię, skąd ja mam myszy, ja nie mam żadnych. A ona mówi, tu śmierdzi przed pokoju myszami. I rzeczywiście doszła do tego, że tam są takie drzwi, gdzie można rzeczywiście smród myszy. I gdy on przyjechał, to mu powiedziałam, że tam są myszy i żeby to zlikwidował. Jak będzie chciał, to to zlikwiduje. No, okazało się, że były te myszy, bo zakładał łapki, coś tam wysypywał, ale ta żywność tam była. Wiemy, tak, że pomagali pani nie tylko sąsiedzi, ale także instytucje do tego powołane. Ja nie chciałabym wracać do tych przykrych chwil, ale wiem, że no, pani mąż wiedział o tym, że pani szuka pomocy w instytucjach powołanych właśnie do tego. Czy w jakiś sposób to komentował? Dzień przed Wigilią, pod namową synowej, poszłam do tego, do tej pomocy społecznej i stwierdzono, że należy mi się ta pomoc, że moja sytuacja jest naprawdę tragiczna. Dostałam wyjątkowo, co rzadko, 300 zł. Nigdy się, jak mi powiedzieli w MOPS-ie, to jest rzadkość, żeby ktoś dostał 300 zł, bo 20 zł dają. Mówi, 300 zł to jest luksus. No i przyznano mi te 300 i dostałam przed świętami w Wigilię. I za te 300 zł kazałam sobie węgla przywieźć. Przywieźli mi tutaj węgiel, także miałam ciepło w Wigilię. Przyszłam do domu wieczorem i dostałam SMS-a od mojego byłego męża. I napisał mi SMS-a tej treści. Dowiedziałem się, że korzystasz z pomocy dla Meneli, a gdzie wyższe sfery? I tak takie... niby on pomaga ludziom, nie? W końcu dzieli tą żywność. Osoby biedne i potrzebujące pomocy nazywa Menelami ten człowiek? Nazywa Menelami osoby, którym powinien pomóc. Korzystaliśmy wspólnie z łazienki, tylko że mój były mąż, no i syn z rodziną, no to z łazienki powybierali wszystko, papier toaletowy, ręczniki, mydło, wszystko pozabierali i za każdym razem, jak wchodzili do łazienki, to w rączkach wszystko niesie, także w łazience nie było. Ja nie miałam tam nic, ja sobie mydło musiałam kupić, bo oni wszystko bieli po pokojach. No i któregoś dnia miałam taki tani szampon i zrobiłam sobie wodę, kąpiel. Nałapałam gorącej wody, więc mogłam się wykąpać fajnie. I ten szampon wzięłam sobie tak, chlusnęłam do tej wody i wącham. Coś mi tutaj śmierdzi tak, po prostu śmierdzi. Wącham i wzięłam, włożyłam rękę do tej wanny, a to był wlany do szamponu Domestos. Domestos, który żre. I ja mówię, całe szczęście, że ja nie weszłam, nie usiadłam do tej wody albo głowy nie umyłam, bo ja bym wyłysiała. No i poszłam na drugi dzień na policję, a policja powiedziała, że tego się nie udowodni, bo tu jest ich było trzech. Każdy się wyprze, żadne się nie przyzna do tego. To jest sprawa nie do zrobienia, bo nikt się nie przyzna, ale takie coś mi właśnie zrobili. No. Mnie nie odwiedzają, tylko przychodzą tutaj do tego domu, bo mają w pokoju swoje rzeczy, a mnie traktują jakby mnie nie było. Wchodzą do domu, jakby mnie nie było, ani dzień dobry, ani nic, tylko po prostu idą do góry i gdy ostatnio była taka sytuacja, gdy schodzili z góry synowa, syn i z dzieckiem i jak już byli przy drzwiach, to ja do tego małego mówię, po imieniu do niego powiedziałam, a synowa do mnie, o, znalazła się zasrana babcia. Tak, w ten sposób do mnie. No i... Pani nie zna swojego wnuka? Prawdę mówiąc, nie znam. On się urodził w tym domu, ale ja nie byłam na chrzcinach, jako chrzciny były, z tego domu wychodziły. Nie pozwolono pani zobaczyć dziecka? Nie. Chowali dziecko, synowa chowała przede mną dziecko w takim nosidełku, zasłaniała przede mną to dziecko. Schodziła z góry, to w kuchni jak karmiła, to tak zasłaniała przede mną i... Ja nie znam tego dziecka. Ja tylko teraz widzę, on jest bardzo fajnym dzieckiem, ale ja go nie znam. I ono mnie też nie zna, ono mnie traktuje jak kogoś obcego. Do czasu podpisania tej darowizny było dobrze. Nie było żadnych oznak, że coś się może złego wydarzyć. Wszyscy wkoło wręcz podpowiadali mi, że
przepisać na niego, bo dobre dziecko, bo będę miała z nim dobrze. I on tak mnie utrzymywał w tym, ja ci pomogę, będziesz miała dobrze, niczego ci nie zabraknie, urządzę ci pokój, no same dobre rzeczy. Więc ja uwierzyłam, przepisałam na niego, no i potem jak ręką odjął, koniec, skończyło się dobre, zaczął mnie źle traktować, no i sprawa w sądzie, no i to już zaczął się dla mnie taki horror, można powiedzieć, bo bardzo to przeżyłam wszystko. Co chciałaby pani powiedzieć wszystkim tym, którzy może bez przemyślenia, może zbyt pochopnie, chcą komuś darować na przykład dom? No, przestrzegam przede wszystkim kobiety przed darowaniem dzieciom czegokolwiek. Nie mówię już o domu, bo dom to jest luksus, na który naprawdę muszą sobie zapracować. A przestrzegam przed darowaniem, zanim umrą, niech lepiej tego nie robią, bo naprawdę stracą wszystko. I rodzinę, i dom, i wszystko, co jest w życiu ważne, stracą przez podpisanie jednego dokumentu, staną się nikim po prostu. Tak jak ja mam w tej chwili. Darczyńca musi wykazać, że obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Kodeks cywilny nie definiuje tego pojęcia i nie definiuje również pojęcia samej niewdzięczności, jak i rażącej, czyli tej postaci kwalifikowanej. Sąd musi badać całokształt sprawy, wszelkie okoliczności konkretnej sprawy. W tych okolicznościach sąd doszedł do przekonania, że rażącej niewdzięczności po stronie obdarowanego nie było. Przy czym też należy zaznaczyć, że inne było stanowisko sądu rejonowego, sądu pierwszej instancji, który tutaj dopatrzył się cech rażącej niewdzięczności, natomiast decydujące ostateczne stanowisko sądu okręgowego było odmienne i ten wyrok jest wyrokiem prawomocnym. I należy honorować to rozstrzygnięcie sądu okręgowego. Panie mecenasie, oczywiście z wyrokami sądu się nie dyskutuje, trudno się z nimi czasami pogodzić. W tej chwili chciałabym pana zapytać z takiego ludzkiego punktu widzenia, według pana, czy ten wyrok sądu rzeczywiście jest adekwatny do sytuacji, w której się pani Bogumiła znalazła? Jak pani redaktor zaznaczyła, z wyrokami sądu nie dyskutujemy i ja też nie chciałbym komentować tego rozstrzygnięcia, zważywszy na to, że jest to rozstrzygnięcie prawomocne. Natomiast ja z czysto takiego ludzkiego punktu widzenia współczuję pani Bogumile. Rzeczywiście w mojej ocenie jej sytuacja jest sytuacją trudną i nie do pozazdroszczenia. Natomiast rozstrzygnięcie sądu, powtarzam, odwołanie darowizny nie jest rzeczą prostą. I sądy też stoją na straży jakby trwałości pewnych umów cywilnoprawnych. Stąd ten wymóg rażącej niewdzięczności. Ale jest to bardzo, bardzo cenne, także należy też to z tego punktu widzenia spojrzeć na sprawę.